Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack i... Siema, Ognisty! To siema chyba trochę zbędne było, wiesz, stary? Ja. Rozpoczynamy dwa ostatnie etapy koopa do Shanka. Yep. Cesar says if we take out this prick, we'll be able to pay off the police captain and use the SWAT teams when we need them. Rudy, cover the back entrance. What's going on here? Deputy Mayor's making a speech, really cracking down on the cartels. You'll have to move your car. My boyfriend has the keys. You better find him, or we'll tow it. Do you have passes? Yeah. Right here. Ach, twa głupota nie przestaje zadziwiać, nie? Może. Uwaga na plecy! Ach, twoja ulubiona broń, co nie? O, żyst! Najbardziej znienawidzeni przeciwnicy przeze mnie w tej grze. Kurde, jak to się stało. Dawaj. Normalnie, tak jakbyś atakował. No. No, w dół i jakbyś łapał. Trigger. No, chłopie. W dół i prawy trigger. No, chyba ci się z dupcy upadł. W tym sensie się z dupcy upadł. Nie napi... W dobry sprzęt. Kongrat. No, to idziemy dalej. Jeszcze tego zaraz będę musiał puścić. Nie tak szybko, jakbyś chciał. I leci. Ja o granacie, a on o pociskach, nie? Życie. Szybko przemija naszym przeciwnikom. Nie. No niestety. Czekaj. Założę, że będę miał większe combo od ciebie. No już wygrywam, 24. Po co ty się tak chcesz przystać do tego, chłopie? No i przegrałeś. Ja mam więcej hopa. No, a dlaczego? Bo się dałeś napieprzać idiotom. Weź mi podnieś. What the fuck? Podnieś mnie, stary. No nie wierzę, chłopie. Popsuty trigger. Mózg masz popsuty, a nie trigger, kurwa. Dwudziesty typa dookoła, a ten zamiast mi pomóc z nimi walczyć, to się to będzie się napierdalał, kurwa. Być na pierdolu, kurwa, z gałką. Tobie niepotrzebne. Mam zepsuty trigger.
Mózg masz kurwa zepsuty, a nie trigger. Fair. No nie mogę. Masz full granatów, baranie. No i co, ale nie ma. Dużo, o kurwa. O, zgrabnie. Nie fair. Jeszcze coś? No oczywiście. Żeby za łatwo nie było. Chyba szuka zmiana broni. Nie czy zauważyłeś, że dostałeś co gdy wpierdol. No bo nie mam trigger popsuty. I mi pad wibruje cały czas. Nie widzę triggera. No, no nie! No typie, pół HP miałeś! Jan! Jestem nałogowym alkoholikiem. W ostatniej walce na każdym początku walki z typem wybiłem wszystko. 4 minuty. Nie doszło się nawet do Cezara, gościu. Ktoś mi tu mówił o ostatniej walce. Ej, niby padłem, a w sumie żyję. XD. No teraz już padłem. No! No. Trzymał mnie. To czemu żeś go nie zrobił mu czegoś, potem nie poszedł do mnie? A, elo kurwa. Ołów ci ściga, nie zauważyłeś? Ołów moich kul. Dobra, bierz go. Dobra, czekaj, ja łapię grubego, a tego wyjesz. Chcę ponapierdalaj po prostu granatami. Wbił się jebany. Moje. Ha, no nie to. Kurde, kto te ciała potem musi sprzątać? Śmierć. Śmierć to bardziej duszę sprząta niż ciało. No kurwa, jak ja tego nienawidzę, bierz go. Możliwe, że ja, chłopie, mam największy wpierdol, biorąc mniejszy udział w walce od ciebie. No, no... No, chłopie! To twoja wina. Ta! Ciekawe, jaka była moja w tym wina. Dużo. Przydać na wpierdolach. Widzisz, no dwa razy się staranowali. Nie, dostałem właśnie tylko raz. Zrobiłem unik. Czyli nie jest do ciebie, który chciał sobie spuścić wpierdol za darmo dwa razy. Kontroluję od razu dwie części pola walki. Dawaj to! Ty Mendo! Ta Menda by cię zaraz zabiła, wiesz o tym? No, poruszasz się stary wolno jak ja po kotlecie. W sumie jak chyba każdy człowiek po kotlecie. Ja
jesteś gruby i tyle. Nie, jak jesteś kotem, po prostu jesteś najedzony, baran. Co się stało? Czemu ja to puściłem? Skoczyłem. Halo, czemu ja jestem w tym tłumie? Idź. Nie. Czemu granatów nie używasz, downie? Oddawaj to! A weź sobie. No, chłopie. Idziesz z tym, czy zostajesz? No. Brawo. Nauczyłeś się, jak klikać przyciski. Trigger mi dwa razy. Nie no. I'm lucky. Kto robi taki podest? Ja mam lepsze pytanie. Skąd tu ten pieprzony SWAT się wziął? Tak samo jak... Skumaj to. To jest druga sytuacja, gdzie nie wiadomo skąd SWAT się wziął w danej miejscówce. Na przykładu. Co robił kurwa SWAT w jebanym kościele? Bo na... Odprawiał muszę. Tak, odprawiał muszę, gotowy do napierdalania się z antyterrorystami. No tak. SWAT zawsze przygotowany. Kościół, członek SWAT-u może być przygotowany, a nie cała pieprzona brygada. Razem z tym ich komandorem, którego zmieniliśmy w podróbę elektro. Który został taserem w ryj chyba 6 razy. Kurwa, granat tym się skończył. Leciałem prosto w taranę. No nie! Co za skam! Chciałem go puścić! A przynajmniej granaty mam za darmo odzyskane. No, co to za rzut był? Dostałeś trochę po pysku, wiesz? Starano mnie na dół. Wstawaj, chłopie. Wykorzystuj inne bronie. Między innymi... Wykorzystuję wszystkie. Między innymi też te łańcuchy. Co mi dało łańcuchy? Przebicie obrony na przykład. Ej, ja nie grałem w podstawkę. Ale wiesz, na logikę, jeśli ja używam łańcuchów i przełamuję i gościu usunie się tarczą nagle jednak kolana, to chyba coś to mówi, nie? Ja bym się wycofał, wiesz? Ja żyję. Strzelaj! Nie żyję. Wstawaj, nie pierdol. Dech. I po miniganie dla każdego. No. Brawo. Samo mi klika. Bo. No. Masz? Mam. Gotowy? Gotowy? Może. Wątpię. No kurwa, ten jebany pies! To nie byłeś tego gotowy. Byłem, tylko nie na psa. No ja byłem, widzisz, zabiłem. Big. Stajesz granatem w ryj. No, to sobie wziąłem te granaty. Nie dziękuję. Więcej granatów, więcej alkoholu dla ciebie. Ej, nie zapomniałeś? A kurwa. Nie, to ja o czym zapomniałem. Nie orientujesz się w taranie. Powiedział typ, który skoczył na ślepą prawie w przepaść.
Tamten to się popisał. Nie. Nie bijcie mnie. No nie no! Jebani kurwa pał! Granatnik! O, miotacz ognia. Weź mnie podnieś. Podnieś. Kurde no! Że strasznie irytujący ty ci skurwiele z pałami. To jest miotaczowny. Dziękuję. Miotacz ognia. No shit, Sherlock. No ty zesrany alkoholiku. Ha. Wyobraź sobie potem koronera, który będzie musiał wszystkie te zwłoki wyczyścić, zanim odejdę do domu pogrzebowego. Puściłeś swój posterunek, czemu? Że ja puściłem posterunek? Ja cały czas klikam przycisk. Ty naciskasz tylko jeden guzik. Ty też. Dobra, weź już ich zostaw. Pierwszy. Kupi przycisk. Nie wolałbyś się zamienić? Nie. Chuj. No co za pały, jak mi rzuciły granatę. Ała! Co on się wyszuki? No. Ty się bij. Zmarnowałem dwa granaty. O! Kadstenka? Mała? Nie, to jest to. To jest ta, Ewa. Dziewczyna od szanka, będę teraz szuka. To jest ten był, jakby ona nagle tak wpadła w sam środek takiej jadki, którą my tu urządzamy. Wyobraź sobie, że masz dziewczynę, ona nie wie, czym ty się zajmujesz, po czym wpada w momencie, w którym ty... Bawisz się po prostu w mini Kratosa, ale w Meksyku, nie? Miałem 70! A ja mam 60. 76! 8! Ahaha! Przebiłem cię, elo! Nie staranował. No i co z tego, ale przebiłem cię. Nawet nie widząc, ile miałeś, zdążyłem cię przebić. Był safe. Kostenka. Czy będziemy się bić z grubym? Czy z jego... No, na pewno. No ja, z jego przydopasem. Nie rozdzielę cię. Ale głos? jaka pogarda... Jaka pogarda w ogóle dla gościa. Ona imienia nie ma. Nie ma. No ej, mógłbyś... Po prostu jest nazwany bodyguard. No Jezu, ale to jest drugi przeciwnik, który walczy jak sam jak rzeźni. Czekaj. O! O, go poskładałem. Trzeba musimy go we dwóch zdjąć. Jeden go tnie kataną, a drugi musi go potem dobić. Ło! No! No kurde, czemu go zniciąłeś? Podnieś mnie, podnieś mnie. Ale mi nie masz pod... Pop mnie złapał. Serio? O, jest jakiś... Kurde, ale zjebałem. Czekaj, on musi najpierw za... On musi zaatakować... Nie, on musi za... Musi zaatakować ze skokiem. Albo się kijemy na jakąś ścianę za mną. Nie. Ma taki atak ze skokiem. I jak skoczy, to wtedy noga mu się wbija w ziemię. LOL! Teraz? Teraz. No, da...
No are you fucking kidding me? No czemu on mnie nawala? Daj mi spokój! Czyż czemu? Bo byłeś najbliżej. Jestem twoim bratem! Jesteś sidekickiem, a nie bratem. Ale jestem tego samego koloru skóry. Więc jest moim czarnym bratem. Oj, to nie miało sensu na tylu płaszczyznach. No jakim prawem? Czemu mi nie zaliczyło tego ataku? Lewy trigger. O! Teraz! No i bierz go! A miałeś go wziąć prawym triggerem, a nie trójkątem. No! No triggerem! Klikałem trigger! Nie, zigałeś trójkąt! Wejdź na ścianę, on wtedy będzie skakał. Chodź tu! Trigger! Pięknie. Jak wejdziesz na pociachany. Ścianę. Jak wejdziesz na ścianę, to będzie skakał. Paweł będzie skakał. No ja nie jestem kamelą. Ła! Dobra, ja tnę. Ty podnawiasz? Widzisz jak mu to HP schodziło? Dobra, byłoby fajnie jakby się jeden z nas dał powalić, ci powiem, wiesz? Zostaw mi go! Wolisz go skończyć, czy zacząć? Ale teraz ty go skończysz. Teraz ja go atakuję. No ile nie damy się zabić oczywiście przed całą akcją. Nie! Nie, no... Jak dostał! Skam. Nie, próbuj. Zdążyłem! Ty mendo! Czy my go właśnie jak na Wolverina? Niech się jeszcze rozpadnie na cztery kawałki. Nie. No jak mówiłeś, wprost weszło na jatkę. O, cześć Rudy. She saw me shoot the deputy mayor. The witnesses. Nie. Nie. To jest to, co powiedział Cezar. Z tym, że Shank zastrzelił Rudiego. Shank, what the fuck? He's made. He's Cesar's personal guard. You have suffered enough. Shank! Follow him to find the girl. Then kill both of them. Backstory ukończone. 2:08. Nice. I kostium odblokowany. No i cóż, no. Fajnie to było. Dość ciekawe podejście do tego, jak na początku musieliśmy spuścić w pierdol i ilu. Jak ilu było? Najpierw był, o, tu rażenie prądem. Jak to było? Najpierw żeśmy spuścili w pierdol Denemu. Później dwóch. I jego kumplowi. Kumpel został zajebany, a Deny dostał kataną po ryju. Później był kto? Potem był ten. Co go tazerowaliśmy, ten od słotu. No. Zamieniliśmy go kurwa w jakąś podróbę elektro. Nie mam pojęcia jakim prawem to się stało, ale... Okej. Okay. I co najlepsze, gościu zamienił się w elektro, wybuchł i ten... eksplozja jego ciała. Natomiast zabił jakiś cudem księdza. I Angelo stał się księdzem. No. A teraz to, no i zda. No dobra, tyle to było. Od nas tyle. Na razie. Cześć.